Ohio, ja jestem Tosirko, a to jest gra Overwatch i otwieranie skrzynek. Mam ich 11. Całe to otwieranie zostało nagrane przeze mnie wcześniej. Teraz dogrywam to komentarz z chęcią do powiedzenia kilku dodatkowych zdań. Jest to pierwszy materiał od kilku miesięcy, spowodowany tym, że przez długi czas miałem problemy techniczne natury internetowo-komputerowej, albo komputer coś nie chciał do końca działać, albo po prostu były problemy z internetem, że jak zaczynałem wysyłać jakieś programy, to tam się zawieszało coś, jak streamowałem, to po 10 minutach po prostu OBS-a wywalało przez zgubione klatki i próbowałem sobie z tym poradzić, próbowałem dojść do ładu z operatorem sieciowym, od którego mam internet. No i myślę, że obecnie działa to jak należy i mogę kontynuować przygodę. No i jeszcze polegało to na tym, że musiałem przeinstalować system, robić to chyba z 3 razy, a to oznacza instalowanie od nowa programów, ściąganie tych wszystkich gier i to tak trochę zeszło. Tutaj w skrzyneczce dostałem dwie legendarne skórki. I zaraz będę troszeczkę moją gadkę przerywał, ponieważ będę odsłuchiwał teksty, które będą postacie tutaj mówić. Okej, May ma fajny tekst, mam tu moc. No wiadomo z jakiego tam filmu. Co miałem powiedzieć? Mianowicie skórki tutaj, które widzieliście legendarne, kosztują po 1000 takiej waluty w grze, dlatego no, wypadnięcie dwóch legend z jednej skrzynki można odczytywać jako duży sukces. I nawet ładne te legendy mi wypadły. Mogło być znacznie, znacznie gorzej. Bo są niektóre takie postacie, gdzie na przykład do Fary, gdzie ja wolę skórkę fioletową od tej legendarnej, a fioletowa to jest po 250. Chyba. A nie po 1000. Okej. Drugim problemem tego wszystkiego, tej przerwy, było to, że jeszcze były wyjazdy, różnego rodzaju choroby i to tak jak ja mam jakąś przerwę mieć dwutygodniową w nagrywaniu czy coś i nie ma być żadnych filmów. A potem mam wrócić na tydzień, czy tam dwa tygodnie i potem znowu kolejną przerwę, to przez te dwa tygodnie tej przerwy to już sobie mówię, że nie będę tego robił i przez te 6 tygodni na przykład cały czas trwa jakaś tam przerwa. Potem nakłada się znowu coś tam innego i to tak się... I to tak się przedłuża. Łaska też ma fajny tekst, mianowicie rachunek wyślę pocztą. Rachunek za wizytę wyślę pocztą. Okej, okay, na końcu tego materiału zobaczycie jeszcze nagranie z OBS-a na żywo z moim komentarzem dobrego zagrania divy, które zrobiłem. I zrobiłem to tak w grze, gdzie tam po prostu nam nie szło w tej grze. I to było tak już frustrujące, że ja to zagranie zrobiłem od niechcenia. Stwierdziłem, a dobra, niech leci. I wyszło naprawdę świetne zagranie, gdzie... Rzadko kiedy mi się zdarza tyle osób zabić. Okej, tutaj troszeczkę chyba zagłuszyłem tą postać, ale to nic. No, myślę, że powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Teraz wyszły nowe karty GTX 1070, 1080. I zaczynanie niektórych serii, które wymagają troszeczkę lepszej karty niż tą, którą ja mam. Ja się staram, ale myślę, że odrobinę inne gry, odrobinę inne programy ponagrywam, postreamuję. I coś będzie się działo, dopóki na przykład nie uda mi się zaopatrzyć w taką GTX 1070 chociażby, gdzie nawet Wiedźmin będzie działał znacznie lepiej od tego, co mam dotychczas. Okej. I jeszcze jedna uwaga na temat mojego głosu. Zapewne zauważyliście, że odrobinę się zmienia podczas tych wszystkich nagrań, a jest to spowodowane tym, że odrobinę się pracuje nad tym mową. Tak. Pracuje jakoś. Po drugie, te reinstalacje, przeinstalacje, instalowanie tego od nowa, ustawienie tego wszystkiego od nowa, dopieszczenie tego tak, jak powinno to być, też odrobinę to zmienia, bo jednak
różne mikrofony różnie sobie z tym radzą, zmieniają głos, a ustawienia jeszcze tego na komputerze również to odrobinę mogą pozmieniać i jeszcze odszumienie też może to troszkę pozmienić, ja chciałem, żeby to brzmiało jak najlepiej, dlatego może się to odrobinę tam w odchyłach różnić. A ja się też na pewno jeszcze w niektórych filmach pobawię tam zmianą tego głosu w ogóle, na przykład jakiegoś przestępcy, który został przez telewizję zmieniony głos, żeby nie było, że to on, albo na przykład pogadać sobie po wiewiórkowemu. Okej, okay. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, papa. A obejrzyjcie do końca, bo tam jeszcze będzie ten filmik. Na pewno już leci i ja zagłuszam to, co tam gadam. Okej, okay. See ya. Dobra. Jeszcze raz odpalimy sobie nagrywanie tego, zagrania Hollywood Divy. I potem jeszcze żniwiarza zobaczymy, bo też chyba miał coś fajnego, ale najpierw Diva. No to było naprawdę świetne zagranie, a wyszło w strasznie dupnej jakości. Teraz właśnie chcę to troszeczkę w lepszej jakości wam nagrać, bo to zagranie zasługuje na to, żeby jakość była dobra. Tutaj się męczyliśmy długo, zostało nam 30 sekund. Puściłem im tam robota tego od niechcenia. Myślałem, że nawet nikogo nie zabije. A padło trzech. I jeszcze wieżyczkę rozwaliłem. I pewnie coś tam tego... John Krata rozwaliłem, jakąś pułapkę albo coś takiego. Zobaczmy teraz żniwiarza. Tutaj raczej nie będzie jakieś genialne zagranie. Bo maksymalnie dwóch zabiłem. A nawet nie. To było dobre, że po prostu tam wpadłem mu na plecy, potem drugiego zsiekłem. A, nie, dobra, myślałem. Myślałem, że tutaj pokażę jeszcze jak... Genjiego sprowadziłem troszeczkę na ziemię. Lucja wyrzucił Genjiego poza mapę, ale Genji się odratował jakimś cudem. Wrócił na tą mapę. I ja tam podbiegłem i zabiłem Genjiego. Więc lepiej dla Genjiego było tam spaść, niż się ratować, a... To jeszcze właśnie w tym momencie, po zabiciu tych dwóch, tam powinno być trzecie. Ale to naprawdę... Już tam puściłem tego robocika tak... O! Nawet nie wiedziałem, że ktoś tam jest. Rozwaliłem trzech, jeszcze wieżyczkę... Ładnie to poszło. Okej, okay, to myślę, że takie nagranie, jeszcze jedno, wystarczy. No dobra. To możemy zamknąć nagrywanie.